Dzień dobry, Tomasz Sekielski, to jest Onet Rano. Wiem, dziś będzie o nowych technologiach, które zmieniają, a wkrótce jeszcze bardziej zmienią nasze życie. Dzieją się rzeczy w laboratoriach naukowych niesamowite i o tym wszystkim z doktorem Maciejem Kaweckim, popularyzatorem nauki, autorem Dzień podcastu dobry, cześć. Technicznie Rzecz Biorąc, który to podcast jest do wysłuchania. I do obejrzenia też. I do obejrzenia też na onet.pl. Maćku, słyszymy, że za chwilę ma powstać metaversum, czyli absolutny przeskok do rzeczywistości wirtualnej. I wszyscy się zastanawiają, jak to będzie, no bo powiedzmy, będziemy sobie przeglądać, podróżować w sieci i w jakiejś tam wirtualnej rzeczywistości. Ale co ze zmysłami poza wzrokiem i słuchem? I to się wszystko zmienia i już dziś są urządzenia, które sprawią, że będziemy mogli podnosić wirtualne szklanki i czuć, że tę szklankę, będzie nam się wydawało, że tę szklankę mamy w ręku. My sobie zdigitalizowaliśmy przepływ informacji, stworzyliśmy internet, to nam nie wystarczyło. Zdigitalizowaliśmy sobie relacje między nami, stworzyliśmy media społecznościowe i to nam nie wystarczyło. Zdigitalizowaliśmy przestrzeń dookoła, wirtualna, rozszerzona, mieszana rzeczywistość i to nam też nie wystarczyło. Jest tylko jedna rzecz, której nie zdigitalizowaliśmy. To są zmysły i to są nasze emocje. I świat metaversum, czy świat lustrzanych odbić, rzeczywiście podąża w tym kierunku. I najpierw zdigitalizowaliśmy sobie wzrok i słuch. Potrafimy odbierać obraz, ale to nie jest do końca tak, że zrobiliśmy już wszystko. Dlatego, bo pracujemy cały czas nad tym, żeby okłamywać ten wzrok coraz silniej. I tutaj mam pierwszy przykład, zanim przejdziemy do pozostałych zmysłów, absolutnie piękny. Nie tylko dlatego, że polski, tylko dlatego, że piękny. I to jest drukowany emiter. Dzisiaj, jeżeli sobie spojrzymy na przyszłość, to Państwu pokażę, jak opowiem. Jak patrzymy sobie na przyszłość ekranów, to przyszłością ekranów są ekrany drukowane, czyli ekrany, które mają grubość, nie wiem, 1 mm, które jesteśmy w stanie wydrukować na wizytówce, które jesteśmy w stanie wydrukować na ubraniu, które jesteśmy w stanie wydrukować na opakowaniu od leków, które nie muszą być jednorazowe, które mogą być wymienne. I gdzie to producent decyduje o tym, co w danym momencie na tym opakowaniu się wyświetla. Jak nam się kończy ważność tego leku konkretnie, to taki właśnie ekran, który zaraz Państwo zobaczą, nas o tym poinformuje. I rzeczywiście wartość ekranów OLEDowych na świecie to jest 120 miliardów dolarów. Ekrany drukowane są absolutnym kierunkiem rozwoju i mamy tylko 3 podmioty na świecie, które są w stanie dzisiaj takie ekrany OLEDowe tworzyć, w tym polski naukowy startup z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nazywa się Noctiluca, dlatego, bo nie jesteśmy w stanie wydrukować ekranu bez tak zwanego emiteru. Emiter to jest związek organiczny chemiczny, który pod wpływem podłączenia do prądu po prostu świeci. Tutaj mają Państwo taki emiter, jest taki cieniutki, jak Państwo w zasadzie nie zobaczą, jest tak cieniutki. O, widzą Państwo. A teraz sobie go zapalamy i to jest emiter czerwony. W ekranie nie widać może tego aż tak silnie, natomiast ta czerwień jest bardzo głęboka, ona ma jakość 8K, co oznacza, że jesteśmy w stanie wydrukować ekran 8K, który jest, ma 1 mm. Ja widziałem ekran, cały telewizor, który ma grubość mniejszą niż połowa 10-groszówki. I to jest coś, co absolutnie przy takiej jakości okłamuje nasz zmysł, pozwalając docierać z obrazem wszędzie. Po prostu wszędzie, na ubraniach, na wizytówkach, na kubkach. Tam wszędzie będziemy oglądać w przyszłości filmy. No i podążamy dalej w kierunku zmysłu dotyku i w kierunku zmysłu, jakim jest zapach. I digitalizujemy również te zmysły. Ale jak będę mógł czuć coś, czego de facto nie ma? Mamy taki polski startup, który nazywa się Haptology, od nazwy oczywiście tej dyscypliny fizyki, jaką jest haptyka, a więc dotyk, czyli stworzenie technologii, które pozwalają rzeczywiście nam silniej odbierać rzeczywistość. I to jest polski startup, który wyszedł z założenia, że jeżeli zakładamy gogle wirtualnej rzeczywistości czy mieszanej rzeczywistości, to my widzimy, że mamy kubek, nie wiem, na przykład tej wody, którą mam teraz rękę w ręku. Tyle, że my jej nie czujemy. No, bierzemy do ręki wodę, ale czujemy ją albo jeżeli, nie wiem, podajemy komuś rękę, prawda? No to ja, ktoś jest w wirtualnym świecie, ja nie poczuję jego ręki, dlatego, bo jego nie ma obok mnie. I okazało się, że w Polsce powstał pierwszy na świecie taki pierścionek, tak się to mówi, obrączka, która pod wpływem mikroruchów stymuluje drgania, które do perfekcji udają, symulują to, że trzymamy w ręku na przykład wodę, albo to, że podajemy komuś rękę. Mało tego, ponieważ
Ale wiesz, zmysł dotyku... znaczy, wiesz, jak słyszę takie rzeczy, to sobie myślę od razu, że ileś osób w ogóle utonie w tej na pewno, zaraz rzeczywistości oczywiście. Wirtualnej, bo już nie będzie chciało żyć normalnie, bo będzie miało wszystko, te osoby będą miały wszystko. Absolutnie tak jest. Jeszcze powiem o dotyku jedną rzecz, że dotyk jest o tyle łatwym zmysłem do symulacji, że jest bardzo silnie zapisany w pamięci trwałej. To oznacza, że jeżeli ja widzę, że mam w przestrzeni wirtualnej, widzę, że mam w ręku szklankę, to te mikrodrgania nie muszą perfekcyjnie odzwierciedlić tego, że ja mam szklankę, ponieważ mózg bardzo dużo dorobi. Ale właśnie dobrze, że o tym mówisz, Tomasz, dlatego, bo okłamywanie to jest złe słowo, takie pejoratywne, ale docieranie do naszych zmysłów to są również piękne zastosowania i piękne przykłady. I o tym chciałem teraz, jeżeli pozwolisz oczywiście, powiedzieć i pokazać trochę sektor medyczny. Dobrze, ale zanim sektor medyczny, powiedz o tym zagrożeniu. Zagrożenie jest ogromne. To znaczy, oczywiście twórcy tych technologii nigdy się ze mną nie zgodzą, bo oczywiście pokazują swoje projekty. Natomiast zagrożenie jest ogromne, dlatego, bo my mieliśmy 50 lat, żeby przygotować się do internetu. 50 lat. Internet skończył 50 lat. A metaversum to jest świat, w którym już po części jesteśmy, dlatego, bo nie wiem, ja uczestniczyłem w operacji usunięcia kostniaka Zatoki Klinowej, który bez świata metaversum by nie mógł być usunięty. Dzisiaj w medycynie, ale nie tylko, wchodzimy w ten świat. Rozrywka, mamy metę, prawda? Czyli dzisiaj, jak państwo sobie ściągną aplikację Meta i mają gogle, czy HoloLens, czy Oculus, czy jakiekolwiek inne, to wchodzicie w ten świat. On istnieje dzisiaj. Za kilka lat to będzie nasza absolutna przyszłość. W 1988 roku Stephen Hawking pisał w krótkiej historii czasu o meta-uniwersum, mówiąc, że to jest kierunek rozwoju człowieczeństwa, dlatego, bo nic więcej jak okłamywanie zmysłów nam po prostu nie pozostanie. I dokładnie dzisiaj tak jest. Więc jeżeli przez 50 lat nie przygotowaliśmy się do zagrożeń, jakim jest dezinformacja, jakim jest hejt, jakim jest masa zjawisk w internecie, no to rzeczywiście mamy tylko kilka lat, żeby przygotować się na metaversum i nie unikniemy chorób wieku dziecięcego, czyli będziemy również padali ofiarami tej własnej cyfryzacji. No dobrze, to teraz te pozytywne przykłady. Troszkę już wspomniałeś o medycynie. No, medycyna absolutnie. To znaczy tutaj mamy w studiu wyjątkową rewolucję. To jest kapsułka endoskopowa i to jest absolutnie pierwsza na świecie kapsułka endoskopowa tego typu. Dzisiaj kapsułki endoskopowe już istnieją. W Izraelu, we Włoszech, jak państwo chcą połknąć kapsułkę, to jedą tylko i wyłącznie do szpitala, zakładają bardzo ciężką taką kamizelkę i badanie jest bardziej komfortowe oczywiście niż tradycyjna gastroskopia i kolonoskopia, ale nadal odbywa się tylko w szpitalu. Mhm. Ta kapsułka nie wymaga nic. Znaczy połykamy taką kapsułkę, która jest normalną kapsułką jak tradycyjny lek, która wykonuje ponad 50 tysięcy zdjęć w układzie pokarmowym. To jest startup Biocam z Wrocławia. Wykonuje ponad 55 tysięcy zdjęć układu pokarmowego. A następnie lekarz otrzymuje, sieci neuronowe diagnozują te zdjęcia, które zawierają zmiany patogenne. Mówię o tym, że to jest zmysł dotyku, ponieważ sensory tej kapsułki dotykają absolutnie wszystkiego i pozyskują wszystkie informacje układu pokarmowego. Mało tego, również startup pracuje nad badaniem temperatury tkanek, czyli połykamy taką kapsułkę, która ma, mówiąc bardzo upraszczając, po prostu termometr, bada temperaturę tkanek. Tkanki nowotworowe mają wyższą temperaturę niż żywe tkanki, więc bada nowotwór na poziomie tkankowym. Mało tego, jest jednorazowego użytku, czyli... Ja tylko tutaj pokażę, bo tutaj widać obiektyw. Pewnie nie da się tak blisko tego pokazać. Widać w środku kamerę. Widać w środku kamerę. To w ogóle... Uruchamia się automatycznie z chwilą połknięcia, jest jednorazowego użytku, co oznacza, że jest też również higieniczna i przede wszystkim to jest piękny przykład zastosowania, czyli docieranie do naszych zmysłów silniej. Ale mówiłeś, że to jest biodegradowalne. No tak, pracują nad tym, żeby taka kapsułka była również biodegradowalna, czyli po prostu jesteśmy w stanie wydalić ją i nie niszczymy środowiska, ona wpada po prostu do oczyszczalni ścieków. I o to chodzi. Takie tak mało tego, polski startup jest niebywałe, ponieważ oni byli tu gościem mojego podcastu. I oni powiedzieli, że pracują nad technologią pozyskiwania próbek, co oznacza, że tego typu kapsułka będzie w stanie pozyskać również fragmenty naszego układu pokarmowego, jeżeli okaże się już na poziomie badania, że są jakieś zmiany, co jest niebywałe. No i, Kiedy na przykład będziemy mogli korzystać, że idziemy do lekarza i zamiast gastroskopii, kolonoskopii mówimy, chcę połknąć tę kapsułkę i się zbadać. Z deklaracji Biocamu 2023 rok trwa pilotaż we Wrocławiu dzisiaj, czyli gromadzone są dane. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzisiaj wyzwaniem nie jest technologia. Dzisiaj wyzwaniem są dane, czyli to, żeby algorytm, sieć neuronowa, która
działa obok tej kapsułki, była w stanie perfekcyjnie, dużo lepiej niż lekarz, rozpoznać zmiany, wszystko. Przeanalizować. Mhm. Do tego potrzebne są dane nas wszystkich. Mało tego, choroby coraz częściej różnią się względem siebie regionalnie. Jesteśmy coraz, jednym z trendów technologicznych również jest deglobalizacja. Coraz mniej migrujemy, wbrew pozorom, co oznacza, że choroby zaczynają różnić się względem tego, gdzie żyjemy. Co oznacza, że taki biokam nie jest w stanie nakarmić swojego algorytmu danymi Chińczyków czy Amerykanów, ale chce pozyskać dane Polaków, po prostu mając w pełni rzeczywisty obraz z deklaracji koszt badania 700 zł. To jest absolutnie... Być może w przyszłym roku już. Być może w przyszłym roku. Tutaj mamy iOCare, to jest kolejny startup polski. Profesor Łukasz Gołtowski, Uniwersytet, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Rozwiązanie, które bada, jest w stanie zdalnie diagnozować perfekcyjnie choroby układu pokarmowego, po prostu wykonując taką spirometrię tylko w warunkach domowych. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał kiedyś spirometrię, czy spirometrię wysiłkową. To jest badanie, które wykonujemy układu oddechowego. Spirometrię badamy, wykonujemy w placówce medycznej. W trakcie COVID-u zapisanie się w zasadzie na spirometrię, jestem astmatykiem, więc wiem, o czym mówię, było w zasadzie niemożliwe. Również ze względów higienicznych. Tutaj robimy to w domu, mało tego lekarz zdalnie uzyskuje. To jest, naciskamy jeden przycisk, proszę Państwa, i lekarz zdalnie uzyskuje wynik naszego badania, możemy robić go każdego jednego dnia. Też bada w poziom ułożenia, zawiera coś w rodzaju żyroskopu w sobie, co oznacza, że musimy prawidłowo ułożyć takie urządzenie, więc też jest bardzo silnie z naszym zmysłem skorelowane. No i po prostu dmuchamy i to wystarczy, żeby zdiagnozować jeszcze skuteczniej niż tradycyjna spirometria. Zresztą ten... A to kiedy będzie w powszechnym użytku? To już jest w powszechnym użytku. Mogą Państwo stosować nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Zresztą ten sam człowiek, Łukasz, stworzył kardiolog notabene, stworzył wraz ze swoim zespołem EKG, które ma, waży 100 gram, jest skuteczniejsze niż tradycyjne szpitalne EKG. 20% skutecznie diagnozuje choroby serca. Ma wielkość takiego pudełeczka. Nie, a co w domu możemy to sobie zrobić? W domu go robimy. 48 godzin pracy non-stop. Zdalnie przekazuje informacje również personelowi medycznemu. 100 gram to jest absolutnie nic. Opisałem go zresztą na... Wiesz co, to jest niesamowite, bo to taka diagnostyka... To też może, myślę, przyszłościowo oczywiście rozwiązać problemy o służby zdrowia, ochrony zdrowia. Właśnie ograniczyć przychodzenie na jakieś konkretne badanie, jeśli pacjent ma w domu urządzenie, którym się sam mało może tego, badać. Najpiękniejsze jest to, że część z tych technologii, o których ja już mówię, jest już dostępna. I to EKG, o którym mówię, to nie jest coś, co powstało tydzień temu. To są tygodnie albo miesiące badań. I teraz nagle okazuje się, że dzisiaj w okładce Warszawskiej Gazety Wyborczej znajduje się tekst o polskim startupie, który stworzył małe EKG. Okazuje się, że mimo, że to jest coś, co może ratować życie od bardzo wielu lat, dopiero jak przyszło mi do głowy, żeby zrobić sobie zdjęcie z tym człowiekiem, widząc, że ten startup potrzebuje fali, dopiero wtedy dziennikarze się tym zainteresowali. A my mamy je w Polsce. My mamy te technologie, my je tworzymy, więc pięknie okłamujemy zmysły. I takie technologie trzeba pokazywać. I za tę dzisiejszą krótką prezentację, ale jakże ciekawą, bardzo ci dziękuję. Doktor Maciej Kawecki, popularyzator nauki, był naszym gościem. Tomasz Sekielski, Onet Ranowiem. Dziękuję bardzo.